Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie Biblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie RPG-owe produkty. W ramach dzisiejszego odcinka kontynuujemy omawianie nowości, które wiosną 2023 roku wypuściło Lamentations of the Flame Princess. Dzisiaj następna przygoda z tego zestawu. Zaczynamy. Jovian Visitor to przygoda autorstwa Glyna Seela, która ukazała się w marcu tego roku pod szyldem Lamentations of the Flame Princess. Glyn nie tylko napisał tę książkę, ale również wykonał ilustrację, kartografię oraz layout. Można więc śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z projektem jednego człowieka. Ale wróćmy do konkretów. Książka wydana jest w miękkiej oprawie i zamyka się w ledwie 20 stronach formatu A5. Wnętrze jest czarno-białe, a tekst ułożono w dwóch kolumnach. I muszę Wam powiedzieć, że nic, naprawdę nic w wyglądzie tej książki nie odzwierciedla ceny, którą przyszło mi za nią zapłacić. Ilustracja okładkowa po prostu sobie jest. I wręcz widzę w niej kopię ilustracji z Midderlandsów, czyli innego modułu Glyna Seela, pisanego pod Swords and Wizardry. Jeśli chodzi o środek, to wygląda on tylko poprawnie. Tekst jest czytelny i tak dalej, ale znajdziemy tu jedynie trzy niewielkie ilustracje wątłej jakości. Oczywiście mamy również rozkładową mapę całego miasta, ale po co mi taka mapa, gdy w przygodzie znajduje się ledwie kilka opisanych miejsc? Ale dobra. Zanim przejdziemy do treści właściwej, to jak zawsze kilka słów o kompatybilności, ale myślę, że wiecie, dokąd to zmierza. Mimo tego, że Jovian Visitor jest przygodą pisaną pod Lamentations, to rozegracie ją na dowolnym, staroszkolnym dedekoidzie. Nie będzie żadnego problemu, gdy będziecie chcieli poprowadzić to na Whiteboxie, Old School Essentials, Labyrinth Lordzie, Swords and Wizardry itd., itd. Ale przejdźmy w końcu do treści. Jovian Visitor to przygoda, która ma miejsce we Florencji w roku 1642. I teraz uwaga, bohaterowie graczy zostaną wynajęci do tego, by odnaleźć skradzione książki pewnego uczonego. Książki ukradł kult, który chce za ich pomocą wezwać na ziemię nowego boga, z którym nawiązał kontakt, a tenże nowy bóg to tak naprawdę demon z kosmosu koniec. I teraz pewnie zapytacie się, czy znajdziemy coś jeszcze w środku, a ja odpowiem Wam, że niewiele więcej. Pierwsze cztery strony to historia kosmicznego demona zwanego Skarabeuszem i tego, w jaki sposób uwięziono go na jednym z księżyców Jowisza. Autor opisuje nam tło jego pochodzenia, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie dla przygody, gdy tak naprawdę nic z tego backstory nie pojawia się w ramach tego modułu. Następnie otrzymujemy krótki opis książek, które pomogą sprowadzić Skarabeusza na ziemię i znów dowiadujemy się kolejnej historyjki o tym, jak to zły kult skradł je dobremu uczonemu. Pozwólcie, że nie będę nic mówił o książkach, kradzieży i uczonym, bo po pierwsze nie ma za bardzo o czym, a po drugie gdybym powiedział o nich dwa albo trzy zdania, to nie wiem, czy tak naprawdę w ramach tego wideo nie uwzględnię wtedy treści całej tej przygody, a nie chcę być sądzony o prawa autorskie czy coś takiego. Ale wracamy do wydarzeń modułu. Gracze przyjmują zlecenie znalezienia książek. Każda była ukryta w innym miejscu we Florencji, bo czemu by nie? Oczywiście żadnej z nich już tam nie ma i w żadnym z tych miejsc nie będzie nic, co da graczom jakikolwiek sukces prowadzący do dalszych wniosków. Dostajemy nawet naprawdę zabawną tabelkę tropów śledztwa. Zabawną dlatego, że wszystkie tropy zaczynają się od zleceniodawcy. Po jaką cholerę trzymać przed graczami w tajemnicy coś, co zleceniodawca powinien im od razu powiedzieć? No, ale może trochę mnie poniosło, trochę skłamałem, bo mamy jeszcze jeden trop, którego akurat nie daje nam zleceniodawca, tylko jego sąsiadka. Oczywiście trop jest fałszywy, bo tak. Wydarzenia Jovian Visitor są oskryptowane do tego stopnia, że gdy tylko gracze skręcą nie tam, gdzie chciałby autor, to gra się crashuje, pojawia się błąd serwera, a podręcznik samoczynnie wykonuje reset. Postaci przyjmują zlecenie, idą szukać książek, nic nie znajdują, dostają bęcki od policji lub nawet są aresztowani. Dlaczego są aresztowani? Sam chciałbym to wiedzieć. Pewnie po to, żeby przeciągnąć długość sesji, ale jak już wyjdą z tego więzienia, to widzą kobietę w czerwieni, ale na tyle daleko, by jej nie złapać. Nie żartuję.
Jest tutaj tak napisane. Gdy ją zobaczą, to zostaną zaatakowani przez kultystów, pewnie będą chcieli pójść tropem kobiety, natrafią na rytuał przywołania, tam stoczą walkę znowu z kultystami, być może przerwą rytuał, być może nie, koniec przygody. Dobra, zamykamy książkę i kilka słów ode mnie. Uważam, że Jovian Visitor to farsa. Myślałem, że Alex Mayo wydający książkę, by opowiedzieć dowcip o penisie, był najsłabszą rzeczą, jaka spotkała Lotwpa w ostatnich latach, ale tam mieliśmy przynajmniej do czynienia z wartościami produkcyjnymi i fizycznie dobrą książką. Moduł Glyna Sila to nie tylko paskudnie wydana i ilustrowana broszurka, ale również gówniana przygoda. Widzę tę samą jałowość, którą widziałem w Midderlandsach. Te strony, mimo że mają tekst, to tak naprawdę są dla mnie puste. Jestem autentycznie w szoku, że coś takiego ukazało się w ramach Lotwpa, ponieważ pod żadnym względem nie realizuje założeń wydawnictwa i nie chodzi mi tutaj o żadne elementy kontrowersji, a zwyczajnie koncepcji, grywalności i jakości. Przygodzie brakuje wydarzeń, bohaterów niezależnych oraz logicznego połączenia sekwencji, które spowoduje, że gracze będą przechodzić z jednego zadania w drugie. Brak jest jakichkolwiek małych zwycięstw, które dadzą motywację i chęć dla dalszego zagłębiania się w śledztwo. Natomiast pełno jest tutaj założeń na temat tego, co gracze na pewno zechcą zrobić. Autor co rusz sugeruje, że jakieś zdarzenie na pewno sprawi, że gracze zechcą zrobić tamto czy siamto. Powiem wam nawet, że mam pewną teorię, dlaczego Jovian Visitor w ogóle powstał. Wydaje mi się, że Glyn po prostu poprowadził fajną sesję, którą następnie postanowił spisać i wydać. I tutaj, moi drodzy, przestroga. Fajne sesje to niekoniecznie oznaka, że przygoda, którą przygotowaliście, jest dobra i nadaje się do publikacji. Przyznam szczerze, że tak słaba jakość omawianego dzisiaj produktu sprawiła, że zaczynam na poważnie zastanawiać się nad przeczytaniem Asteriona, by zobaczyć, czy Lamentations rzeczywiście może przebić dno wyznaczone przez Jovian Visitora. Ale to powiedziawszy, jeśli jesteście zainteresowani kupnem tego produktu, bo jestem tylko gadającym typem z internetu i możecie mieć totalnie w dupie moje zdanie, to na dzień dzisiejszy, czyli maj 2023, jego cena w PDF-ie wynosi $7. Jeśli chcecie zakupić wersję fizyczną, to sklep RPGowe Piekiełko sprzedaje tę książkę za 70 zł i dorzuca PDF-a gratis. Link do sklepu znajdziecie w opisie wideo. No ale dobra. To by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że Mała Wieś jest również na Facebooku i Instagramie. Linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.